Pani Agnieszka Pietrowicz, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Witam Pani dyrektor, dzień Wit dobry. Witam serdecznie. Rozmawiać dzisiaj będziemy o dwóch sprawach, o dwóch wydarzeniach, które przygotowuje w najbliższym czasie Park Naukowo-Technologiczny. Pierwsze to piknik edukacyjny, wariacje z nauką, adresowany do tych najmłodszych. Co w ramach tego pikniku, co w ramach tego eventu, tej akcji Park Naukowo-Technologiczny oferuje? Wydarzenie, wariacje z nauką, jest to nasze coroczne wydarzenie organizowane zawsze w maju, przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, trochę na zakończenie roku szkolnego. W tym roku zapraszamy w tą sobotę, 18 maja w godzinach 9.14. I jak zwykle przygotowaliśmy szereg atrakcji dla dzieci i Młodszej młodzieży, tak bym nazwała. <grym> Starszych na solatku zresztą też. <grym> no, oczywiście, każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast wydarzenie jest głównie dedykowane dla dzieci, yy, dzieci w wieku szkolnym. <grym> Widzę tutaj kilka ciekawych yy, propozycji yy, w programie. Yy, atrakcje dotyczące odkrywania fascynującego świata sztucznej inteligencji, między innymi a to jest temat chyba jak najbardziej na czasie, prawda? Tak, sztuczna inteligencja w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, temat przybiera na sile, jest nie tylko stosowany już w świecie dorosłych, ale także właśnie wchodzi do świata dzieci i postanowiliśmy, że chcemy przybliżyć ten temat, tą tematykę w różnych aspektach, gdyż program naszej imprezy pokaże, że sztuczna inteligencja tak naprawdę dzisiaj występuje wszędzie. Będą także seanse planetarium mobilnego, czyli to takie mini planetarium, chociażby, które w Olsztynie często, często zwiedzaliśmy. Przynajmniej ja zwiedzałem, kiedy byłem jeszcze. Watch tak, my, my. planetarium oczywiście nie jest, seansy nie będą dedykowane tylko i wyłącznie sztucznej mm -hmm. inteligencji, natomiast jest to stały punkt naszej imprezy. Zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I dlatego jak co roku przede wszystkim przed technoparkiem nastawione będzie mobilne planetarium klimatyzowane, do którego zapraszamy na seanse. I oczywiście one będą powiązane z tematyką sztucznej inteligencji, natomiast główne wydarzenia. Będą odbywać się w środku parku. I mianowicie, odbędą się warsztaty sztucznej inteligencji, oparte o tworzenie filmów animowanych. O właśnie, o to chciałem zapytać, bo ciekawa propozycja. Stworzyć własny film animowany. Fajna tak, sprawa. Tak, przy wsparciu sztucznej inteligencji. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to jest inteligencja, która tak naprawdę kreowana jest przez urządzenia, tak? Mhm. Jest, jakby w, w, w pierwotnym założeniu jest zasilona danymi i na tej podstawie nauczona pewnych zachowań odwyzorowujących zachowania ludzkie, i dzisiaj wspierająca tak naprawdę każdy aspekt. Powiem szczerze, że tego typu warsztaty będą się odbywać u nas po raz pierwszy i także jesteśmy bardzo ciekawi, jak one tak naprawdę A co, co, się odbędą. Dokładnie. Co ciekawsze, to będą filmy animowane przy użyciu klocków Lego, tak? E, tak, oczywiście. I na czym to mam mniej więcej polegać? E, e, powiem szczerze, że e, jesteśmy, tak jak mówię, e, realizujemy to z uh -huh. e, naszym lokalnym, e, e, lokalnym podmiotem. E, znanym chyba w wielu uh -huh. aspektach jest to Kolejna Klocki. Kolejna Klocki, która się specjalizuje i oni będą prowadzić te warsztaty. Z uwagi na to, że jest to autorski koncept, to tak naprawdę wszyscy czekamy na sobotę. I zobaczymy, tak naprawdę, Aha, na to żywo. Czyli, w jaki czyli sposób... dla wszystkich, będzie, no, to, dla to dla wszystkich będzie to niespodzianka i jesteśmy sami ciekawi, w jaki sposób będzie się to odbywać. Będzie można także uczestniczyć w pokazach chemicznych w laboratorium Parku Naukowo-Technologicznego, czyli te wszystkie reakcje cynku z kwasem solnym i tak dalej, czy może coś bardziej efektownego? Yy, mamy przygotowane serie efektownych, prawie godzinnych warsztatów. Yy, tak naprawdę yy, laboratorium PNT wystartowało w tym roku ze swoją nową ofertą edukacyjną i w ramach tych wariacji z nauką chcemy pokazać różne aspekty różne aspekty oczywiście oczywiście zjawisk chemicznych, które będą się dzieci będą miały okazję mhm. i obserwować i także częściowo w nich uczestniczyć natomiast natomiast laboratorium tak naprawdę w tym roku po raz pierwszy zrealizujemy te warsztaty w prawdziwym w pomieszczeniu prawdziwego laboratorium do tej pory robiliśmy to bardziej w sferze takich działań edukacyjnych dzisiaj w w tą sobotę dzieci będą mogły wejść do prawdziwego laboratorium i na żywo uczestniczyć w spektakularnych pokazach. I będzie też coś dla fanów gier. Tak, dla fanów gier. Tutaj mamy dwa punkty: VR Point, czyli wirtualna rzeczywistość, także punkt, który zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem, oraz stanowiska z grami na konsolę. Co roku robiliśmy i głównie była to FIFA. W tym uh -huh. roku mamy do wyboru będzie więcej gier i także te, które już dzisiaj stosują sztuczną inteligencję. Więc myślę, że, że dzisiaj będzie, uczestnicy będą mogli uczestniczyć w grze ze sztuczną inteligencją. Będzie można także stworzyć coś ciekawego, bo także możliwości sztucznej inteligencji w sztuce będą prezentowane. No i pod tym instruktorów będzie można też swojego zrobić. Tak, to jest właśnie kolejny aspekt. Tak jak mówiłam, ta impreza jest wielowariantowa, więc dla każdego coś dobrego. I tutaj postanowiliśmy, że właśnie e, zaangażujemy się w realizację warsztatów, które pokażą w, jak, w jaki sposób e, sztuka, kultura już dzisiaj także korzysta ze, ze sztucznej inteligencji. Mhm. E, I przy wsparciu instruktorów dzieci będą mogły same współtworzyć i tworzyć... E... Chodzi tylko o obrazki, czy, 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 czy jakieś... E... Instalacje przestrzenne, również całodzienne, grę. Całodzienne, całodzienne warsztaty będą różne warsztaty do wyboru. Będzie Będą to warsztaty plastyczne, będą to warsztaty z tworzeniem animacji przestrzennych. Uh -huh. I oprócz tego oczywiście dla wszystkich przygotowaliśmy konkursy i quizy, które będą dotyczyć sztucznej inteligencji i do wygrania dla uczestników będą atrakcyjne nagrody, upominki, które, które będą nawiązywały także do tematu sztucznej inteligencji. Wydarzenie to dedykowane jest dzieciom w wieku od 7 lat, prawda? Czy tak, to jest jest grupa Górna docelowa, granic. która mhm. już myślę, że z tematem sztucznej inteligencji czasem nawet jest bardziej obeznana niż dorośli. Także... A to są. <grym> akurat. <grym> tak, także także jest, to, jest, to, jest to ta docelowa grupa wiekowa. Oczywiście. Przypomnijmy więc, od której do yy, której i kiedy spotykamy się w Parku Naukowo-Technologicznym. Widzimy się zatem już w tą sobotę w godzinach od 9 do 14. Warsztaty, yy, cały ten dzień oczywiście yy, moc atrakcji, natomiast warsztaty pewnie. Yy, Yy, po zebraniu grupy wystartujemy z warsztatami na różne mhm. aspekty o 9.30, ale zapraszamy już od 9.00. Czyli rozumiem, Będziemy że jeżeli rodzice będą przychodzić ze swoimi pociechami, to czekamy, aż zbierze się odpowiednia grupa, nie ma jakichś takich tak, seansów tak. indywidualnych, powiedzmy tak. Będziemy Ale podczas tego oczekiwania dzieciaki też się nudzić nie będą. Absolutnie nie. Robimy to w formie zapisów na warsztaty. Zbieramy grupy. Oczywiście są koordynatorzy, którzy będą wszystko koordynować, ponieważ te, że tak powiem, seansy warsztatowe są w różnych miejscach technoparku, mhm. zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Są grupy dzielone, grupy tematyczne. My będziemy to oczywiście koordynować, zbierać jakby chętnych na poszczególne godziny, a w międzyczasie atrakcje dostępne na bieżąco. Ewariacje z nauką, piknik edukacyjny to już w najbliższą sobotę w Parku Naukowo-Technologicznym, a w najbliższym czasie czy coś jeszcze będzie w parku działo? Tak, tak. Już tu dla innej grupy docelowej zapraszamy serdecznie za półtorej tygodnia, 27 maja w poniedziałek. Tutaj oczywiście wydarzenie, które dedykujemy dla branży profesjonalnej, mhm. i jest to niebywała okazja, ponieważ organizujemy warsztaty, indywidualne konsultacje dla firm z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z reguły spotkania z parp mają charakter konferencji. My postaraliśmy mhm. się, żeby nasi przedsiębiorcy, czy to będą mniejsi, więksi przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, którzy są bardzo zainteresowani możliwością aplikowania o środki, którymi dysponuje PARP mieli możliwość przedyskutowania jakby nurtujących ich pytań i zadania indywidualnych pytań i konsultacji właśnie specjalistom w trzech tematach, które będą wiodące na tym spotkaniu. Czyli o możliwości chociażby wsparcia finansowego też będzie można porozmawiać? Tak, wsparcie finansowe, czyli tak naprawdę uh -huh. środki, którym dysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w trzech tematach. Pokrótce, pierwszy temat będzie dedykowany możliwościom podnoszenia kompetencji, finansowaniu oczywiście uh -huh. za każdym razem tego typu działań z Unii Europejskiej, właśnie ze środków PARP-u, szkoleń dla pracowników, m.in. Akademia PARP albo Baza Usług Rozwojowych dla osób, które już korzystały z tego, to na pewno tematy coś mówią, a jeżeli ktoś nie korzystał, to eksperci na pewno wytłumaczą. Erasmus dla firm, czyli bardzo ciekawa propozycja. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma w swojej dyspozycji tak naprawdę granty. Erasmusowe dla mikroprzedsiębiorców, dzięki którym mogą wyjechać na miesięczne staże za granicę. No właśnie, bo do tej pory Erasmus raczej z wymianą młodzieży szkolnej się kończył. Tak, młodzież szkolna i studenci, a od niedawna Erasmus jest także dostępny dla mikroprzedsiębiorców, czyli osób tak naprawdę prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to świetny nowy produkt Parpu. Dzięki temu już setki przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców z Polski wyjechało na terenie Unii Europejskiej głównie, ale nie tylko, mhm. bo i Ameryka, i Azja na starze dzięki temu nawiązywało nowe relacje, kooperacje z nowymi firmami, dostawcami e, e, lub odbiorcami swoich usług. Więc jest to świetna okazja i dlatego tutaj z tego miejsca serdecznie zapraszam, jeżeli komuś teraz przychodzi na myśl, że byłby zainteresowany czymś takim, to w każdym aspekcie e, zapraszamy serdecznie do nas e, informacje oczywiście e, i zapisy na stronie internetowej z uwagi na to, że są konsultacje indywidualne, tych miejsc nie jest dużo, także jeżeli... właśnie chciałem zapytać, czy, ta, ta. Czy, czy ilość miejsc jest ograniczona? I ilość miejsc jest niestety ograniczona, mamy już trochę osób zapisanych, wszystkie informacje u nas oczywiście na stronie internetowej Technoparku oraz na Facebooku, także jeżeli ktoś teraz chciałby się zapisać, to proszę natychmiast klikać, zapisywać się na jeden z trzech wybranych tematów. Ten pierwszy to już poruszyłam. kolejne dwa tematy już może mhm. bardziej dla zaawansowanych firm, czyli konsultacje z zakresu się na tworzenie nowego, nowych produktów, wzornictwo, automatyzację, robotyzację, transformację cyfrową czy zieloną transformację. A ostatni punkt to jest pieniądze na wdrażanie tak naprawdę gospodarki obiegu zamkniętego w swojej firmie. Także zapraszam serdecznie. 27 maja w godzinach 10.13, więc mamy do dyspozycji tylko 3 godziny. Uh -huh. Serdecznie zapraszam do zapisów już dziś. Przypomnijmy zapisy na stronie internetowej Parku Naukowo-Technologicznego. Tam też wszelkie szczegóły dotyczące eventów, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli te wariacje z nauką i spotkanie z parp -em. I na te wydarzenia zapraszała Agnieszka Pietrowicz, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, pani dyrektor. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Do zobaczenia.